Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam produkt, który w ostatnim czasie zdobywa bardzo dużą popularność na rynku artykułów dziecięcych. Jest to łóżeczko dostawne. Na naszym rynku jest ich mnóstwo modeli, mnóstwo firm i tak naprawdę bardzo ciężko się zdecydować. Ja mam dostawkę marki Sun Baby, tutaj stoi, i w tym odcinku pokażę Wam, jak ją złożyć oraz jakie posiada funkcje i zalety. Zapraszam serdecznie. Łóżeczko bardzo prosto i szybko się rozkłada. Nie potrzebujemy do tego żadnych narzędzi ani pomocy. Teraz pokażę Wam, jak zamontować stelaż pod materacyk. Jest on na 2 kliki, bardzo proste, wszystko jest idealnie do siebie dopasowane. Kolejna jest półeczka. Półeczka posiada 4 kliki oraz napy na ściankach. Jest bardzo przydatna, zwłaszcza w nocy. Można w niej przechowywać najpotrzebniejsze rzeczy po to, aby z łóżka nie wstawać, nie wychodzić specjalnie. Ja mam zazwyczaj jakiś kocyk, poduszkę do karmienia, pieluszki i chusteczki mokre. Tutaj starałam się Wam z bliska pokazać, ale nie do końca złapało mi tą ostrość. Niemniej jednak myślę, że wiecie, o co chodzi. Dużym atutem jest ten materacyk. Jest on naprawdę świetny, sprężysty, usztywniony i ma zdejmowany pokrowiec, dzięki czemu cały czas możemy go zachowywać w czystości. Opuszczanie bardzo proste, wystarczy złapać za 2 końce. Można również ustawić pod kątem dla dzieci, które ulewają. Zdejmowany bok jest na zasuwki, na ekspresowy zamek i do tego na kliki. Również bardzo łatwo to zdemontować i jak widzicie, prezentuje się świetnie. Zaletą tych łóżeczek jest wygoda, bo w gruncie rzeczy o to tutaj chodzi. Dziecko jest tak jakby u siebie, bo śpi w swoim łóżeczku, a jednocześnie jest blisko mamy, bo jest w zasadzie na wyciągnięcie ręki, spokojnie, bez ruszenia możemy wsadzić smoczek, okryć dzidziusia, a na nocne karmienie nie musimy w zasadzie wychodzić z łóżka, bo wystarczy tylko przełożyć ręce i wyjąć sobie maluszka do siebie. Co jeszcze? Wysokość. W tym łóżeczku bardzo fajnie jest ta możliwość zmiany wysokości. Można dopasować ją tym samym do swojego łóżka, tak żeby było nam jak najwygodniej. Oczywiście ten bok może być całkowicie zamknięty. Jest tutaj ta siateczka. Siateczka również pozwala na to, żeby dobrze widzieć dziecko. W zestawie są również pasy. Pasami spinamy łóżeczko razem z materacem łóżka, po to, aby łóżeczko nam się nie przemieszczało, nie zmieniało położenia i żeby było bezpieczniejsze. To łóżeczko jest dla dzieci do maksymalnie 9 kg i takich, które się nie podnoszą. Tak więc wydaje mi się, że do 6-7 miesięcy. Mój Kubuś ma aktualnie prawie 4 miesiące i myślę, że tak właśnie do 6 miesięcy będziemy tego łóżeczka używać i strasznie się martwię, co będzie później, bo naprawdę jest to dla mnie mega wygoda. W zasadzie nie wychodząc z łóżka mam dziecko praktycznie przy sobie i mogę ten smoczek, mogę utulić, przykryć. Zaletą tego łóżeczka jest na pewno materacyk, który jest dość twardy i w zasadzie idealny dla niemowląt. Ponadto posiada zdejmowany pokrowiec, tak jak Wam pokazywałam, tak więc można go prać i zachować go w czystości. Łóżeczko ma wymiar 83x53, jest to standard takich łóżeczek, tak więc nie ma problemu z dostępnością prześcieradełek. Moje łóżeczko, jak widzicie, jest w kolorze grafitowym i bardzo ładnie się prezentuje. Podoba mi się jego prosty design, jest lekkie, można je przenosić, tak więc jeśli macie potrzebę, żeby łóżeczko chodziło z Wami po całym mieszkaniu, to na pewno nie ma problemu, bo jest bardzo lekkie i bez problemu je przeniesiecie wszędzie. Tak oto prezentuje się nasz kącik maluszka i teraz zobaczcie, jakie to jest proste. Przykładam sobie do łóżeczka i zazwyczaj za tym stoi komoda. Ja nie używam pasów, ale oczywiście dla bezpieczeństwa powinno się to robić, aby łóżeczko się nie odsunęło. U mnie stoi bardzo stabilnie. Tak właśnie wygląda pozycja z mojej części spania. Jak widzicie, wszystko jest doskonale widoczne, a później pokażę Wam, jak wygląda w niej mój maluch. A tak wygląda widok z miejsca mojego spania. To mój prywatny Bobas Kubuś, który ma 3,5 miesiąca. Jak widzicie, ma tutaj sporo miejsca, jest mu wygodnie i jest on blisko mnie. Bardzo łatwo mi do niego sięgnąć, wyciągnąć go w nocy do karmienia. Łóżeczko ma pikowane miękkie boki i dziecku jest tu bezpiecznie, komfortowo i znacznie lepiej mu się tutaj zasypia. Bardzo polecam. Tak więc mój model Sun Baby jest to średnia półka cenowa, bo to łóżeczko kosztuje około 400 zł. I sądzę, że to są najlepiej wydane pieniążki, bo jest mi z nim dużo łatwiej, jest bardzo wygodne, no i komfortowe, tak? Zapewnia mi spokojny sen i dziecku. Ja się nie martwię o to, że dziecko śpi ze mną, że je przygniotę, że nie wiem, przysłonię kołdrą, czy że mi spadnie. Nie muszę się o to martwić, jest w swoim łóżeczku, jest bezpieczne, a jednocześnie blisko mnie. Marka Sun Baby dała mi kod zniżkowy dla wszystkich moich obserwatorów. Do końca sierpnia minus 8% na wszystko. Posiadają poza łóżeczkami, posiadają rowerki i różnego rodzaju akcesoria dla dzieci. Tak więc bardzo zachęcam Was do zajrzenia do ich sklepu. Wszystkie informacje na pewno podam Wam w opisie, będzie tam link, będzie też również kod rabatowy. Tak więc zapraszam. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego łóżeczka, pytajcie w komentarzach, na pewno Wam odpowiem.